Witam kochani, dzisiaj jest 18 kwietnia 2023, Gruda Śląska. No ja chciałem powiedzieć, że gdy świadkowie mnie zabili, zamordowali w sensie duchowym, tak jak szatan zamordował Ewę i ona umarła, bo ją pozbawił ducha prawdy i łączności życia ze Stwórcą, czyli Jana 16:16:2. Bo nie myślą, że służą Bogu Jehowie, Jana 16:2, i zabijają ludzi, wykluczają od miłości, której się uczą, bo każdy potrzebuje miłości, ale nie wiedzą, że plan zbawienia jest troszkę inny, bo Chrystus mówi, żeby szukać sprawiedliwości. Sprawiedliwości, bo mamy czas Sodomy Gomory, czyli Mateusz 6:33, szukajcie sprawiedliwości na pierwszym miejscu, a wszystko inne będzie dodane. No ale w tym świecie właśnie każdy szuka miłości tej cielesnej. No i mamy Sodomę Gomorę. Dlatego świadkowie tam stoją. Nie szukają sprawiedliwości w prawdzie dla Chrystusa. I ja, gdy zostałem zabity, Jana 16:2, przez świadków Jehowy wykluczony, i wtedy Chrystus pisał natchniony list przeze mnie, bo wiadomo, że ja mam wiarę, tak? Wierzę. I wiara jest ze słuchania, i w religii nie ma wiary. Dlatego w każdej religii, jakbyście głosili, że jest jeden Chrystus, Zbawiciel, Chrystus Bóg, który nas odkupił drogocenną krwią. Tytusa 2:13, jeden Zbawiciel, Chrystus Bóg, tak? Zbawiciel, Bóg, Zbawiciel, Chrystus. I tutaj pierwszy Piotra, tam pierwszy rozdział 18:19, że krwią nas wykupił, doskonałą, tak? Nie złotem, nie srebrem. Przystąp mi do Chrystusa, kamienia żywego, czy on jest skałą, bo kamieniem to był apostoł Piotr i apostołowie, on jest skałą na Syjonie. I czy apostolskie, dzieje apostolskie 4:10-12, tylko w imię Jezus jest zbawienie. Budujmy się w dom duchowy, kto wierzy w Chrystusa, czyli Jego słucha. Mateusz 17:5, Jego słuchajcie. 100% ufajcie Chrystusowi, bo Hebrajczyków 11:1 to jest wiara ze słuchania. Znaczy to, co nie widać, a widzialna organizacja jest widzialna. I dlatego no Chrystus napisał przeze mnie w duchu prawdy, i wiem, jak to było pisane, jak ten duch działa, jak ja byłem strasznie zagubiony, ale Chrystus, no składałem te puzzle, tą moją wiarę, co Chrystus cały czas, bo wszyscy mówią, że wierzą, ale są w religiach pozamykani, powiązani w ludzkie, faryzejskie przepisy. I to Chrystus właśnie napisał przeze mnie w duchu prawdy Chrystusa. I to było 20 lat temu. Także w niebie są dwie osoby boskie. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona, niestworzony. Czyli Chrystus jest zrodzonym Bogiem przez swego Boga Ojca, czyli naszego dziadka, bo on jest jedynym synem jednorodzonym, bo ojciec Jezusa nie miał córek, tylko miał jednego syna. Jana 3:16. I ten syn nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, gdy spełniał wolę swego ojca, który jest w niebie, ale nie z Ameryki Jehowa. Amerykański Jehowa nie ma nic wspólnego z Chrystusem, poza robieniem właśnie na faryzeusze interesów, biznesów. To jest fałszywy prorok, który się wyłonił teraz właśnie w Słowie Bożym. Mateusz 7:15, objawienie 19, rozdział 20, werset. Także ten system przestanie istnieć. Jest na razie potrzebny Rzymian 9:17 jak faraon, żeby na świadkach Jehowy, bo oni też pobudzają do myślenia jako naczynia niezaszczytne. Tak samo Judasz był potrzebny, ale nie był naczyniem zaszczytnym, tylko niezaszczytnym. Czyli no, był potrzebny, no, jak Chrystus jako cieśla buduje dom. No i tam w tym domu też potrzebny jest papier ściernny, który się zużywa, się wyrzuca, jak się całkiem zetrze. No to świadkowie, wasza organizacja jest tak jak papier ścierny. Jak nie wyjdziecie z organizacji niewolnika, co was zniewolił, bo w słowach jest prawda, no to po prostu będziecie bezużyteczni jako słudzy, bo nie wnikacie w prawdę dla Chrystusa. Co z tego, że teraz głosicie, ale nie głosicie Chrystusa, bo wszyscy głoszą Chrystusa. Filipian, pierwszy rozdział od 15 do 18. Wszyscy głoszą Chrystusa, jedni z dobrych pobudek, wiadomo, z różnych pobudek,
A i tak jest Chrystus głoszony, ale świadkowie głoszą Jehowę, a ja mam pieczątki błogosławieństwa Czudnego Anioła, objawienie 16:17. Także świadkowie no stoją do czasu, aż to się spełni, tak jak Judasz miał spełnić to, co spełnił, jeden z 12. I tak wyglądają. Nie możemy rozmawiać. No Hadrycz, ta starsza osoba, mnie zna, bo na razem na studium książki żeśmy chodzili. A młoda mnie nie zna, ale młoda i wszczepili, że jestem taki niedobry. Tak, Chrystus był bardzo dobry, bez grzechu i był znienawidzony za prawdę, że nakarmia, skrzesza, uzdrawia. Także bez przyczyny mi nienawidzą za to, że próbuję im przekazać prawdę, bo prawda Jana 8:32 wyzwala z kłamstwa, które uśmierca. Dlatego Mateusz 10:24-42. Nie bójcie się tych, co zabijają ciało, tylko właśnie szatan zabija kłamstwem, uśmierca 8 miliardów ludzi, ale szatana Chrystus już zamknął na 1000 lat i w słowach prawdy Chrystusa. On jest tą najważniejszą osobą dla rodzaju ludzkiego. 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do 3 dla każdego mężczyzny, bo Chrystus jest nad każdym mężczyzną. Jak ktoś ma jakiegoś tam biskupa, papieża i tych różnych świętych, rzekomo to są nieświęci, bo ty jedynie jesteś święty, objawienie 15:4. Tylko Chrystus jest święty, czyli czysty, doskonały, nieśmiertelny, a świadkowie ten rok nie wypalił, ludzie już wymarli. Nawet dzisiaj się dowiedziałem, że ten, co mnie wykluczał, Paweł Procner, też nie żyje. Tydzień temu umarł Paweł Procner, który mnie wykluczał i który mnie też gorszył. Ja z nim rozmawiałem. No i po prostu na nim też Chrystus mnie uczył tej prawdy, że ja się bałem, bo on mnie dwa razy oszukał, umówił się do służby, nie dotrzymał słowa. Ja wiedziałem, że Chrystus dotrzymuje słowa, bo Bóg nie może kłamać. No i wyszło na to, że poszedłem, powiedziałem mu w cztery oczy, Mateusz 15:18-20. Jeśli masz coś przeciwko bratu, idź mu powiedz w cztery oczy. Czyli każdy świadek Jehowy, każdy adwentysta, baptysta jest bratem albo siostrą, my rozmawiamy w cztery oczy i jeśli nas usłucha, pozyskamy brata swego. Czyli Jakuba 5:19-20. Jeśli kochamy świadków Jehowy, mówimy im prawdę. Ja tam byłem 6 lat. Dlatego Mojżesz był u Faraona, też tam się wychował, a później poszedł do Faraona wyprowadzić lud Boży, czyli Chrystusowy, bo 1 Koryntian 10:4, na pustyni ta skała, co pili, to jest Chrystus. Czyli mamy na Syjonie właśnie Chrystusa jako skałę i na tej skale budujemy, Mateusz 7 rozdział. A wojny skąd się biorą? Jakuba 4 rozdział, no skąd? Także Piotr napisał dwa liście, apostoł Piotr, i to jest mój brat z 24. Także ja będę już błogosławił, jeszcze tylko dam błogosławieństwo dla wybranych aniołów, bo Chrystus jest królem, czy władcą całej planety Ziemia, wszechwładny, jemu władza, cześć. Księga Daniela 2:44 i 7:27. Im będzie zabrane królestwo, a teraz będzie dane tym, którzy pójdą za Chrystusem, 100% Jego prawdzie, miłości, naśladowaniu. Błogosławię. I jeszcze tu mam wyliczenia dla tych, co wnikliwi, co są być wybrani. Efezjan 1 rozdział 4 werset dla wybranych. Błogosławię Kolosan 1:2, braci w Chrystusie. Ale też chcę, żeby wszyscy świadkowie Jehowy, dzieje apostolskie, byli świadkami Chrystusa. Dzieje apostolskie 1:8. Błogosławię.